O masakra. Oj! To znowu ja, proszę państwa. Yy, Nadpobudliwy mężczyzna. Jak się państwo zastanawiacie, co ja robiłem, to, to, to nie jest ważne. Po drugie, w tym programie ja zadaję pytania i do państwa mam pytania takie. Czy państwo coś ciekawego widzieli ostatnio? Codziennie poznajemy różne ciekawe miejsca. A rano oglądamy film z panem Korzuszkiem. A tymczasem. Tyle pytań, proszę państwa, tak mało odpowiedzi. Czy ta sarenka Łania była oryginalnie japońska, czy może na przykład była w Polsce, ale identyfikowała się jako sarenka japońska i tam się przeprowadziła po prostu? W każdym razie ten program dzisiaj zaczynamy. Skoro jesteśmy, proszę państwa, przy pytaniach, to gdy ja zastanawiam się, jakie państwo mogliby mi zadać pytanie, to myślę sobie, że byłoby to takie pytanie, panie Korzuszku: jakie jest największe wyzwanie w byciu panem? Więc jakie jest największe, proszę Państwa, wyzwanie byciu mną? No cóż, yy, to jest to brzemię. To jest to brzemię, proszę Państwa. Brzemię, które w czasach słusznie minionych poeta Rudyard Kipling nazwałby brzemieniem białego człowieka, a dzisiaj słusznie my nazywamy to po prostu brzemieniem człowieka lub osoby, która identyfikuje się jako sarenka japońska. Natomiast, proszę Państwa, nie wchodźmy w to zbyt głęboko. To nie chodzi nawet o to, czy ja jestem teraz sarenką japońską, czy ja jestem człowiekiem, czy ja jestem osobą, która identyfikuje się jako meblościanka fluid, bo wyzwanie jest zawsze takie samo. To jest takie wyzwanie, chodzi o to, proszę Państwa, żeby mi ta moja wielkość nie uderzyła do głowy po prostu. I to jest łatwo, to nie jest łatwo. E, bo proszę Państwa, dlaczego ja mówię, że jestem wielki? Trochę nieskromnie, ale z drugiej strony szczerość jest lepsza od skromności. Bo ja nie tylko jestem w stanie mądrze mówić o rzeczach, które już się wydarzyły to jest łatwizna, to wszyscy potrafią. Ja mogę mówić o rzeczach, proszę Państwa, które się jeszcze nie wydarzyły o rzeczach, o których nawet nie śniło się fizjologom i których jeszcze nikt nie pomyślał. A ja ze swoim samplerem już o tych rzeczach pomyśleliśmy. E, dla przykładu, proszę Państwa, minister Siemoniak, który zastąpił ministra Kierwińskiego, który niestety, jak wiemy, opuszcza nas i odchodzi do Europy. Do Europy, Europy, Europy. Europy py, py, py. Nie wiem, czy Państwo złapali tego suchara. Odchodzi z pogłosem. W każdym razie, minister Siemoniak. Zobaczmy. mamy. Tarczy Wschód. Na co będą wydane te 10 miliardów złotych? Na budowę, nie wiem, sztucznych kanałów, okopów? Zaminować się przecież granicy nie da. Umocnień. Chodzi o to, żeby powstały zapory takie o charakterze naturalnym, bagna mokradła, utrudnienia dla przemarszu wojsk. No i widzicie Państwo, jak Państwo nie wiedzą o co chodzi, to znaczy, że niedługo oglądacie, nie oglądacie tego programu wystarczająco długo. I to jest smutne. A jak Państwo wiecie o co chodzi, to znaczy, że długo oglądacie ten program? I to jest też smutne. Hob, hobby sobie proszę jakieś znaleźć, jakąś pasję w życiu, a nie tylko kurz. W każdym razie, proszę państwa, chodzi oczywiście o ten sample. co tutaj robicie? Tutaj? Bagno. I zobaczcie, proszę państwa, nie tylko moja wielkość rośnie, ale i wielkość tego oryginalnego cygana z tego filmiku. Wszyscy się z niego śmieli. To był hit internetu kiedyś, dawno, dawno temu. Ale dzisiaj co? Co wy tu robicie, Bagno? I drugie pytanie powinno być takie. I będą z tego jakieś pieniądze? A co ja mówię? Pieniądze? Jak pieniądze? 10 miliardów. To są jakieś pieniądze. Natomiast, proszę Państwa, Róża Tun, gwiazda Europy, a zarazem gwiazda, która Polskę prowadzi, nas Polaków barbarzyńskich do Europy, właśnie rozważała, co to znaczy być barbarzyńcą, a co to znaczy być dzikim, a co to znaczy być człowiekiem na pewnym poziomie. Zobaczmy. Ostatnie, ostatni wątek w tym temacie. Pani by nazwała Przemysława czarnka barbarzyńcą? To by się trzeba teraz zastanowić i spojrzałabym słownika, co to znaczy barbarzyńca. Jest, są takie dzieła jak barbarzyńca w ogrodzie i tak dalej. No, ale ta, generalnie to znaczy człowiek nie, dziki człowiek, tak? Znaczy, Nie, nie, nie Kulturalny tak. No, ja myślę, że to jest gorzej niż barbarzyńca, bo barbarzyńca może być człowiekiem dobrym, ale nie, nie wykształconym, czy nie a, a tutaj chodzi o po prostu wolę krzywdzenia kogoś innego, bo jeżeli się mówi do kogoś tak okropne słowa, jakich użył pan Czarnek, to to niestety jest zła wola i to jest chęć skrzywdzenia zadania bólu komuś drugiemu i to jest gorzej niż barbarzyństwo. Jeszcze raz. Czyli Barbarzyńca to jest dobrze, jak jest w ogrodzie. Czyli jak na przykład Państwo mieszkają w Wilanowie, macie krasnala w ogrodzie, macie obok figurkę, nie wiem, łabędzia, bociana, po polsku, a obok macie figurkę na przykład Barbarzyńcy, nie wiem, z Afryki na przykład. To wszystko jest w porządku. Natomiast jak sami Barbarzyńca, Czarnek to jest gorzej, gorzej niż Barbarzyńca, proszę Państwa. I można zapytać, a w tej drabinie degenerat czy zdegenerowana osoba, bo tak chyba powiedział dokładnie minister Czarnek, to jest gorzej niż barbarzyńca, czy gorzej niż gorzej bar niż barbarzyńca. Natomiast zostawmy to oburzenie na chwilę, bo mnie to tam średnio już oburza, bo ja już trochę żyję na tym świecie, wiele rzeczy widziałem. Chciałem powiedzieć rzecz nieoczywistą, proszę państwa. Ta rzecz nieoczywista jest taka. Jak śmieszne są te nasze proeuropejskie, prozachodnie niby elity. Bo oni marzą o świecie i chcą wreszcie dogonić świat, który sam już dawno temu przestał być taki, jak oni myślą. Że ta, ta, ten bóg cywilizacji Zachodu już dawno został zabity. Trochę parafrazując niczego. Wyborczej kiedyś był taki film, taki, taki tekst, że pisowcy są jak dzikie afrykańskie plemiona. I ja tak to czytam, mówię, okej, okay, okej, okay, to mnie obraża, ale w sumie mam to gdzieś nie. Ale czytam i mówię chłopaki, ale wy wiecie, że na tym zachodzie, do którego wy tak bardzo dążycie, za takie teksty to byście zostali w 5 minut skancelowani. I to na tym polega Bogu, że Tun mówi dzisiaj tak. Dziki, taki niecywilizowany, taki barbarzyńca. My jesteśmy ucywilizowani, wykształceni. My chcemy do Europy, bo ona jest ucywilizowana. A w tym samym czasie lewacy na uniwersytetach europejskich i amerykańskich mówią: Ta cywilizacja europejska jest okropna. Ona jest zepsuta, ona jest imperialna, ona jest kolonialna, ona jest zbrodnicza, a jednym z kluczowych narzędzi opresji. Symbolicznym jest właśnie nazywanie innych kultur barbarzyńskimi, nazywanie ich dzikimi, bo oni nie są tacy jak my, prawda? Tacy jak my, co? Bo biali, to my jesteśmy... Lemy. Jeszcze jedna rada taka, proszę Państwa. Pani Różo, jak Pani będzie rozmawiała o tym czarnku ze swoimi europejskimi przyjaciółmi, to proszę uważać i nie mówić tego samego, co w Polsacie, bo może dojść do pewnych nieporozumień, szczególnie jak oni nie znają w polskiego i zaczną sobie wpisywać w translatora jakiegoś to, co Pani powiedziała. Zresztą ja to Państwu pokażę. Włączymy nagrywanie w moim komputerze. Raz, dwa, trzy. I proszę Państwa, w translator wpisujemy tak. Małej litery, bo to gorzej niż barbarzyńca. Czarnek jest dzikusem. I co, wychło, proszę Państwa? Black is Savage. Niedobrze. Spróbujmy inaczej. Czarnek jest Barba. Chciałem przez samorzet napisać, ale wstyd. Barba jak piszemy barbarzy, black man is barbaric. To jest najgorsze. Ale co ciekawe, proszę Państwa, to odkryłem: jak piszemy do końca barbarzyńcą, jak napiszemy on, to on się wtedy zorientuje, że to chodzi o to, są Polacy, oni mają on, oni mają inaczej niż my. Dobrze, proszę Państwa, zostawmy to. Niektó... Ktoś z Państwa w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie, nie za bardzo. No... Niektórzy zapytają, proszę Państwa, czy nie za daleko to poszło tutaj w tym naszym takim rozważaniu? I powiem Państwu. że nie wiem. Natomiast, gdyby zapytać Donalda Tuska albo Elizę Michalik, czy to za daleko poszło, to oni by na pewno powiedzieli nie, za daleko. Za blisko. Zobaczmy takie dwa wspaniałe wpisy, które podobają się tej drugiej stronie punkt. Napaść czanka wzięła się stąd, że nienawiść jest jedynym paliwem politycznym. Bez niej nie wie jak żyć, zdobywać głosy. Nie potrafi normalnie rozmawiać, nie ma argumentów, jest cyniczny i tępy. Nie potrafi i nigdy nie postąpi inaczej. Jedyne co można, to go powstrzymać. I tutaj jeszcze ktoś napisał, to jest oręcz nie tylko Czarnka, ale i 99% pis pisakolitów. Donald Tusk pisze, kiedy oglądam barbarzyńców w rodzaju Czarnka i Budy po chamsku poniżających swoich rozmówców, widzę jak głęboka i zasadnicza jest w dzisiejszej Polsce konfrontacja między wschodem i zachodem. To nie jest spór wyborczy, to jest cywil. To jest wojna cywilizacji. Dziękuję za ten materiał. Wszyscy nam tutaj oczywiście zaimponowali. Proszę państwa, e, przy okazji, nie, jak Donald Tusk myśli o takiej symbolice, jak wygląda miejsce, w którym odbywa się spór pomiędzy wschodem i zachodem, to Poszedłbym do gabinetu Gerharda Schrödera, poprzednika na urzędzie kanclerskim z SPD, dzisiejszego kanclerza Olafa Schulza, bo u niego w gabinecie to jest trudno rozróżnić wschód i zachód, a na koncie bankowym to już trzeba wpisać, jakie y, przelewy szły z wschodu, jakie z zachodu. Łatwo rozpoznać te wschodu, bo one były trochę większe. Także tyle. Natomiast, proszę Państwa, chciałem z Państwem taki eksperyment teraz przeprowadzić. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że my, jak to odbieramy, my, prawica, bo ja z taką myślą i z takim rozum rozumieniem świata się utożsamiam. Czytamy takie tweety, ale mamy mentalność jak lewica. Co by zrobiła lewica, jakby czytała takie tweety? To do tego potrzebna będzie nam smutna melodyjka, proszę państwa. Wyobraźcie teraz sobie, państwo, dwunastolatka. Siedzi w małym pokoju prosty chłopak, na półce ma książkę. Widać, że książka jest używana, są tam zakładki, strony pozaginane, popodkreślane po, po ważne cytaty. Co to jest za książka? Dzieła zebrane, przemysław czarnek. Na ścianie wisi plakat. Plakat, na którym jest minister czarnek z wielkim napisem: takie będą Rzeczpospolite. Droga I teraz pomyślcie sobie Państwo, jakie, jakie to jest uczucie? Jak ten chłopak, słyszy, ty w co, to, co w ty wierzysz, to jest tempe pełne nienawiści. Ciebie można tylko powstrzymać, bo... w wojnie cywilizacji, ty jesteś wschodem. Czy można byłoby, proszę Państwa, tak zrobić? Można by było, ale ja jednak wierzę, że my jesteśmy trochę lepsi, proszę Państwa, że my, ta, my tak nie reagujemy, bo my już jesteśmy tacy wrażliwi. My. Czytamy takie tweety i wyrażamy swoje uczucia w tańcu, po prostu do tej oczywiście melodii. Dobra, wystarczy, proszę Państwa. Proste. My, my, proszę Państwa, nie urodziliśmy się wczoraj. Czytamy takie tweety i mówimy, co o nas powiedzieli? Że niebezpieczny gustofobi zamienili się w przyjaciół Putina. A kto to mówi? Przyjaciele Putina z przyszłości. Okej, okay, dobra, dawać następnych. Mamy jakiś następny. Tak, Dorota Stalińska mówi, że wszyscy jesteśmy chorzy. Posłuchajmy. Znacie mnie państwo, wiecie kim jestem. Nie będę o sobie mówić więcej od lat, wiecie jakie mam poglądy. Przez lata ostatnio spotykałam się z państwem i z tysiącami Polaków pod sądem, pod sej, sądami, pod sejmem, razem maszerowaliśmy, razem krzyczeliśmy, razem protestowaliśmy, razem śpiewaliśmy hymn Polski, przekonywaliśmy Europę spod sądów, że PiS to nie jest Polska, że to tylko taka chwilowa przypadłość Polski, którą da się pokonać. Dokonaliśmy tego 15 października, Dziernika. Zrobiliśmy pierwszy krok w leczeniu tej choroby, emeryci? to nie jest polska, pismo jest choroba, proszę Państwa. Najbardziej mi rozbawił marszałek Hołownia, który tam stał i tak. Dobrze. Troszko, troszkę za bo wie, wie Pani, pani to przypominam moją przemowę. Wiecie, czego najbardziej boi się Putin? Putin się najbardziej boi, że się zjednoczymy. Jak się, proszę państwa, zjednoczyć, jak się nie wytnie choroby? Natomiast, proszę Państwa, a propos tego, co mówiliśmy jeszcze wczoraj, yy, młodzi yy, dyskutując o tym, czy w Polsce jest homofobia, czy nie... Mieli dokumentację zdjęciową. No co mam powiedzieć? Mieli dokumentację zdjęciową. Zobaczmy, proszę Państwa. Panie homofobie czarnek. I to jest oczywiście tam, co pisze, pisze, pisze. Okłamywanie Polek i Polaków, że nie tworzyliście stref wolnych od LGBT. I tu mamy kraśnik, gdzie jest tabliczka strefy wolne od LGBT. Dziękuję. Proszę Państwa, w jakich my nie... Mówiłem wczoraj o tym, że w Polsce homofobia od lat 90. tylko rośnie, ale zobaczcie, jak podstępny jest ten system. Podstępny, bo kiedyś było prześladowanie, ale to prześladowanie przynajmniej, proszę Państwa, było jakieś takie zrozumiałe. Nurfur dojcze tabliczki. Kto to wieszał? Polacy? Nie, Niemcy, proszę Państwa. Whites only na amerykańskim południu? To wieszali czarni czy biali? Biali to wieszali, proszę Państwa. No to chyba logiczne jest to, że strefa wolna od LGBT, tych tabliczek w Polsce nie wieszają osoby LGBT, prawda? Prawda. Żeby no nie wiem, chyba mi się coś pomieszało, proszę. Chodzi o to. Ja proszę państwa, ja tego nie rozumiem, bo w czasach mojej młodości to były czasy, proszę państwa, że na ktoś kibicował jakiemuś klubowi albo się identyfikował z jakąś subkulturą. I na przykład szedł do kibelka. I w tym kibelku pisał Punk's Not Dead, bo czuł się punkiem na przykład, nie? Potem ktoś inny przychodził i to przekreślał, bo był tam skinheadem czy cokolwiek. Albo pisał Lech Gdańsk. Ktoś potem do dorysowywał do tego szubienicę, prawda? I teraz, proszę Państwa, wtedy trzeba było mieć scyzoryk. Dzierganie to czasu zabierało. To nie było tak jak teraz, że po prostu siedzi sobie taki, wpisuje hashtag Punk's Not Dead i dalej do instastory Marianny Schreiber, co tam się dzieje. Nie. To wymagało pracy. Ale wtedy nikt by nie pomyślał, jak na przykład był kibicem arki gdynia, żeby pójść do kibelka, wyryć tam arka gdynia. Wiecie Państwo, to jest bardzo brzydkie, nie popieram tego, ale jest takie zawołanie arka gdynia tam ten. Sam to napisał kibic arki gdynia, potem łączył: alarm! Alarm! Mowa nienawiści w kibelku, lewy, trzeci, lewej, proszę o odszkodowanie. To jest dosyć, proszę Państwa, dziwne, dlatego że czasy się zmieniają. Na lepsze. Na lepsze dziś każdy może być. Sarenką, która się identyfikuje jako japońska ja, meblościanka. Mm, dziękuję, do widzenia.